dobry Państwu. Dziś w naszym plenerowym studiu telewizji Kujawy gościmy Andrzeja Pałuckiego, prezydenta Włocławka. Witam serdecznie, panie prezydencie. Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. No nie ukrywam, jest wyjątkowo przyjemnie, zwłaszcza, że na dworze mamy straszny upał. Proszę powiedzieć, czy pomyśleliście o tym, żeby w wakacje mieszkańcy mieli równie przyjemnie jak my teraz? No ja myślę, że jeszcze bardziej przyjemnie, bo będą mogli w milim towarzystwie swoich członków rodziny i znajomych pływać po zalewie. Tak jak co roku organizujemy spacerki po zalewie. Nie ukrywam, że mamy jeszcze inny zamysł, żeby przynajmniej w weekendy, soboty, niedzielę zaproponować takie spacerki pomiędzy przystaniami z śluzowaniem. Natomiast w tym roku jest z tym pewien problem w relacji remontów, które się odbywają na tamie. I nie wiem, czy ten zamysł do końca nam się uda, ale przynajmniej kilka może takich spacerków się uda, bo niewątpliwą atrakcją dla wszystkich pływających jest samo pływanie, ale śluzowanie to jest dopiero to. Przecież nie każdy Polak ma możliwość płynięcia przez śluzę i to są wrażenia naprawdę bardzo fajne, stąd też chcielibyśmy to rozszerzyć. Ale dochodzą też głosy do nas, że będą również inwestycje nad jeziorami czynione w tym roku, co pozwoli wykorzystać na przede wszystkim do tej pory nie do końca często odwiedzane przez mieszkańców Jezioro Czarne. No to zawsze są pewne utrudnienia, zawsze są pewne wątpliwości, ale ja myślę, że nie będzie takich przeszkód. Mówię, poza samym remontem zapory to nie ma takich specjalnych utrudnień, stąd też chcielibyśmy, aby ten program Ku Wiśle był nie tylko programem budowania obiektów w kierunku Wisły i ożywianiem tego terenu, który jest najbliżej i ten najstarszy historycznie, ale chcielibyśmy, żeby mieszkańcy czerpali korzyści z samej rzeki. Znaczy myślę tu o korzyściach przecież chłód przynosi ukojenie, co prawda się kąpać w Wiśle nie można, ale samo przebywanie nad wodą na pewno jest uspokajające i bardzo relaksujące, co myślę, że włocławianom, którzy w tygodniu ciężko pracują, przynajmniej w weekendy się należy. A co z jeziorami? No, tak naprawdę to w posiadaniu miasta nie jest żadnego jeziora, bo one mają innych właścicieli, ale dzierżawimy część jezior, to znaczy mówimy to o Jeziorze Czarnym i nabrzeżu w Jeziorze Wikaryjskim. Jak zwykle, jak co roku będą tam kąpieliska. Trwa wymiana pomostów na Jeziorze Czarnym. No i dochodzi pewna atrakcja, a więc będzie można na Jeziorze Czarnym korzystać z nart wodnych, więc przy pomocy nie łodzi, a wyciągu. Będzie instruktor, będą szkolenia, będziemy mogli wypożyczyć sprzęt, a więc zupełnie nowa jakość korzystania z tego akwenu. Ale do wakacji jeszcze trochę, na razie trwają intensywne prace i spotkania w sprawie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Samorządowcy wciąż rozmawiają o tym, jakie to inwestycje wspólnie będą teraz realizować przy udziale środków unijnych. Już wiadomo, kto wejdzie w skład, jakie gminy wejdą w skład włocławskiego ZIT-u? Tak jak już wiemy, w sumie z Włocławkiem będzie to 10 gmin, w tym dwie gminy spoza powiatu włocławskiego. To są gminy z powiatu lipnowskiego, Bobrowniki i Dobrzyń nad Wisłą. I to akurat dobrze koresponduje z naszą dzisiejszą rozmową, ponieważ myśmy zaprosili do ZIT-u te dwie gminy ze względu na turystyczne zagospodarowanie zalewu i Wisły jest tam pięć poniżej zbiornika. Mamy takie plany i takie ambicje, żeby można było z Włocławka popłynąć sobie do Bobrownik, choćby do ruin zamku, gdzie można by spędzić mile czas, żeby można korzystać z portu, który jest już w Dobrzyniu, ale tam jest potrzebna infrastruktura wokół tego portu. I właśnie ZIT to umożliwią tworzenie tej infrastruktury? Mamy nadzieję, a zresztą tak się wpisują te dwie gminy w ten program, że tworzyłyby infrastrukturę wypoczynkową wokół tu zamku, a tu wokół portu, co dałoby możliwość fajnych spacerków włocławianom, właśnie nie tylko pokręcić się po zbiorniku, ale jednocześnie zwiedzić sąsiednie miasteczko, odpocząć, skonsumować coś i wrócić z powrotem. Mamy jeszcze taką zapowiedź
rozbudowujący się wieniec Zdrój, to zwrócił się do nas z zapytaniem o możliwość korzystania przez kuracjuszy z uroków Zalewu i Wisły i wstępnie rozmawialiśmy o właśnie takim połączeniu, gdzie można by płynąć do Mariny Zarzeczewo i tam urządzić jakąś imprezę, można by płynąć do Dobrzynia, bo przecież współpracujemy, ale chcemy tu ściślej współpracować z Mariną w Zarzeczewie, aby wykorzystać wszystkie walory zbiornika i jednocześnie wszystkich zatok i portów, które mamy już i które powstaną w przyszłości. A na czym będzie polegała współpraca z pozostałymi gminami, z gminami powiatu włocławskiego? No to jest wiele tematów. Są to tematy związane z turystyką i wypoczynkiem. Mam nadzieję, że powstaną ścieżki rowerowe wzdłuż Wisły, bo takie założenie jest, że powinniśmy Wisłą, wzdłuż Wisły przejechać ścieżką rowerową od źródeł aż po ujście nad morze. I myślę, że to jest kwestia czasu. Takie porozumienie podpisaliśmy 7-8 lat temu, podpisywałem już dziś dokładne daty, nie przypomnę, ale w ramach ZIT-u i w ogóle tego rozdania środków są pieniądze na ścieżki rowerowe niezwiązane z pasem drogowym. Tym bardziej, że prezydent Komorowski mocno lobbuje, prezydent RP oczywiście, mocno lobbuje sprawę tych ścieżek rowerowych wzdłuż Wisły, bo sam przecież jest nam znany jako żeglarz. W ramach FLIS-u Wiślanego do Włocławka pływał przed laty. Mam nadzieję, że mu zamiłowanie do żeglarstwa nie przeszło. Właśnie, a pan, panie prezydencie, ma jakąś w swojej historii epizod związany z żeglarstwem? Ja? Tak. No, kiedyś pływałem na żaglówce, to jest dawne czasy, to była Omega, natomiast no, wcześniej Słonka, a potem Omega. Dziś już rzadko używana łódź. Natomiast jestem motosternikiem. Natomiast, no i jeszcze została mi legitymacja ratownika wodnego. No i pasjonatem wody, w związku z tym, tak, tak. Przejawia się między innymi w budowaniu właśnie przystani. Tak, no i do dziś pływam po zalewie, co prawda kajakiem tylko i coraz rzadziej, bo czasu brakuje, ale jak jestem mocno zmęczony, zestresowany, to nic tak nie koi i rozwija jednocześnie organizmu jak dobre powiosłowanie kajakiem. Choć szczerze mówiąc, zbiornik dla kajakarzy jest mało atrakcyjny, dlatego że są to duże przestrzenie, on jest dobry do wyżycia się fizycznego, natomiast ja bardzo lubię obserwować przyrodę. W związku z tym mam opływane, że tak powiem, wszystkie zatoczki, więc wyżywam się fizycznie, dopływając do zatoczki, potem sobie cichutko wpływam i przyczajam się gdzieś przy roślinności, czekam, aż wszystko, co tam żyje, zaczyna wychodzić, bo jak się wpływa, to wszystko ucieka, a potem wypływają różne ptaki wodne. Do nowego elementu krajobrazu, jak się przyzwyczaja. Tak, 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 no więc szczególnie chowam się gdzieś tam na brzegu trzciny, jakiejś zarośli, to wymaga trochę cierpliwości, widoki są przepyszne, bo wtedy można obserwować naturalne zachowanie się, szczególnie ptactwa, bo tam jest trochę mniej. Czasem bobry się pojawiają, ale te już są nawet na Starym Rynku we Włocławku się pojawiają, także to już nie, przestaje być wielką atrakcją. To może teraz mniej przyjemnie, panie prezydencie. Prokuratura zdecydowała o umorzeniu śledztwa w sprawie miejskich inwestycji. Odetchnął pan z ulgą? Ja oddychałem cały czas z ulgą. Szczerze mówiąc, to śmieszyło mnie same doniesienie i bardzo się zdziwiłem, że osoby, które są osobami zaufania publicznego, mam tu na myśli parlamentarzystów, posła Wojtkowskiego, poseł Domicielę Kopaczewską, senatora Persona, dają się wciągnąć w taką brzydką zabawę przez generalnie dwójkę samorządowców, mówię tu o radnych, jeden z PiS-u, drugi z PO. Natomiast potem to już są resztę, to są tylko, powiedziałbym, podpieracze całego wniosku, bo się tam pewnie niektórzy podpisywali, ale z przesłuchania przez różne służby, w tym przez prokuraturę, wynika, że wszyscy powołują się, że właśnie mieli informacje od tych dwóch radnych. A więc uruchomiono wielką lawinę kontroli i przypomnę, że w tej kontroli brały udział takie organy jak ABW, CBA, CBŚ, prokuratura. Ile trwała ta kontrola? Ponad półtora roku, około dwóch lat. W
tym był Urząd Skarbowy, Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, więc ogromne sztaby ludzi. Do dziś nie mamy zwrotu jeszcze dokumentów. Mam nadzieję, że niedługo dostaniemy. Czy to jakoś Wam utrudniało pracę? Bardzo. To znaczy, to wyglądało w ten sposób, że na przykład zabierano kilka worków dokumentów do Gdańska, do siedziby CBA. Potem wzywano naszych pracowników, którzy uczestniczyli w otwieraniu komisyjnym, zapisywaniu, co w tych workach jest. I bywały takie sytuacje, że mieliśmy okresy płatności, ale do tego potrzebne są oryginały dokumentów. Więc musieliśmy pisać do prokuratury okręgowej do Bydgoszczy. Ta wyraziła zgodę na pobranie dokumentów w Gdańsku. Jechał samochód z ekipą ludzi, która wyszukiwała w stosie dokumentów te, co trzeba, kwitowała, przewoziła. Tak? Koszty są ogromne. Zresztą ludzie jeździli na przesłuchania do Gdańska. Terminy były takie, że w rytm pracy tej służby oczywiście, jedynie do służby mam pretensje, że żaden pociąg nam nie pasował, więc wysyłaliśmy specjalnie samochody. Koszty są naprawdę ogromne i ja myślę, że powinno się jednak takich pochopnie zawiadamiających się obciążać kosztami postępowania, a tak to płacimy wszyscy podatnicy, bez względu na to, czy wiedzą o tym, że się dzieje, czy nie wiedzą. W związku z tym paraliżowało to bardzo, ale powiem, to jest przecież nie jedyna kontrola. My mamy chyba z 5 różnych prokurator. Teraz zresztą się skończyła kontrola Najwyższej Izby Kontroli w sprawie jedynki. Już mimo, wiadomo, jakie są. Czekamy, bo nie mamy protokołu. Zmienił się system teraz. W ciągu miesiąca mamy dostać wstępne informacje, mamy się do nich ustosunkować, więc to jeszcze potrwa wszystko. Natomiast nie sądzę, żeby były tam jakieś elementy, bo były dwie. Jedna kontrola była w Urzędzie Miasta, druga w MZB, bo tak naprawdę w imieniu prezydenta miasta tą inwestycję prowadzi Miejski Zarząd Dróg, bo tam są specjaliści od dróg, przecież ja nie jestem specjalistą od budowy dróg i to jest wyspecjalizowana jednostka. Czekamy, co z tego wyniknie, ale przypomnę, że około 20 kontroli innych mieliśmy na jedynce z różnych powodów, w tym przesyłanych. Więc jakaś to jest tak, jak ja rozmawiam z kolegami samorządowcami, to ja mam we Włocławku więcej kontroli różnych organów w ciągu roku niż wszystkie miasta prezydenckie w ciągu całej kadencji. Jak to wpływa na pracę? Fatalnie wpływa na pracę. To znaczy tak, jak każdy medal się stoi. Po pierwsze, dzisiaj na naszych pracownikach żadna legitymacja żadnej służby już nie robi wrażenia. Bo wszyscy się opatrzyli. Ja wiem, pierwsza, jak ktoś wpadnie i powie CBA, to wszystkim włosy dęba stają, ale jak już przychodzi 20 raz, no to proszę, pan siada. Słyszałam, że w Miejskim Zarządzie Dróg jest nawet specjalny pokój dla kontrolerów. Tak, a my mamy w urzędzie kilka pokoi, a już nam brakuje czasem. Przenosimy pracowników do innych pokoi, mamy bodajże 3 pokoje dla kontrolujących i one są prawie zawsze zajęte. Tu tylko na Zielonym Rynku, bo do tego jeszcze przecież prawie 2 miesiące była kontrola na ulicy 3 Maja w gospodarce komunalnej. Głównie o gospodarkę mieszkaniową chodziło. W międzyczasie mieliśmy kontrolę również w Wydziale Zdrowia na Kościuszki i w międzyczasie była kontrola w MZOZ-ie. Trwająca też chyba około 3 miesięcy. No właśnie, a propos MZOZ-u, Edyta Mochra nie jest już wiceprezesem i kolejna zmiana kadrowa na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie też również złożyła rezygnację dotychczasowa pani dyrektor Edyta Wiśniewska. Co się dzieje, panie prezydencie? Skąd te zmiany? Się dzieje. Pani Edyta Mochra jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Nie rokuje szybkiego powrotu z powrotem. Natomiast ta sytuacja bardzo blokowała sprawne zarządzanie firmą, dlatego że w statucie spółki jest, że musi być cały zarząd. Jest klauzula, że jeżeli zarząd będzie zredukowany do jednej osoby, wówczas ma samoistną reprezentację. I niestety trzeba było to zrobić ze względu na, nie miał kto dokumentów podpisywać. Niektóre organa zgodnie z prawem nie honorowały dokumentów i następował po prostu paraliż. Natomiast pani Edyta Mochra przebywa na zwolnieniu w dalszym ciągu lekarskim. Jak jej się skończy zwolnienie lekarskie, jest w dalszym ciągu pracownikiem MZZ-u, bo jest tylko odwołana z funkcji, a nie zwolniona z pracy. To jest zasadnicza różnica.
Zresztą odwołanie z funkcji członka zarządu może nastąpić zawsze bez względu na to, czy się przebywa na zwolnieniu lekarskim, na urlopie i w każdych innych okolicznościach. Natomiast resztę to już chroni kodeks pracy i warunki pracy. Natomiast w MOPR-ze sytuacja jest taka, że jak Państwo wiecie, tam sytuacja, atmosfera raczej pracy nie jest budująca. Jest tam cała masa trudnych sytuacji i konfliktów pomiędzy grupami pracowników. Natomiast pani Edyta Wiśniewska chyba już była zmęczona, choć co prawda krótko pracowała, ale była zmęczona tą atmosferą, tym wszystkim, co się tam dzieje. Po prostu chyba wyczerpały jej się możliwości kierowania, sama do takiego wniosku doszła. Przyszła, poprosiła o zwolnienie i o powrót do Domu Pomocy Społecznej, bo przedtem pracowała w Domu Pomocy Społecznej na Skarpie. Przypomnę, że nawet długi czas pełniła obowiązki dyrektora, zanim przyszła do MOPR-u i jednak stwierdziła, że lepiej się czuje bezpośrednio w placówce, w mniejszej placówce, w takiej placówce, która ma doświadczenie. No i dobrze, cieszę się bardzo, że pracownik ma tyle samo krytycyzmu, że nie musi... A już wiadomo, panie prezydencie, kto zastąpi panią Edytę Wiśniewską? W tej chwili pełni obowiązki pani Mariola Jarzębowska, bo jest zastępcą. Drugi zastępca przebywa na urlopie, więc siłą rzeczy musiała przejąć obowiązki. Jest to tak zwane rozszerzenie obowiązków dla zastępcy do czasu powołania nowego dyrektora. W tej chwili analizujemy sytuację, nie ma pośpiechu, bo koniec ma kto kierować placówką, nic się tam nie dzieje. Pani Jarzębowska przecież była zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta. Lat już kilka jest zastępcą dyrektora w MOPR-ze, a więc jest to doświadczona osoba, zresztą mająca wszelkie kwalifikacje do zajmowania właściwie wszystkich stanowisk w pionie opieki społecznej. I jeszcze na koniec chciałam zapytać o sprawy związane z edukacją. Zbliża się koniec roku, zwykle był to okres dosyć emocjonujący. Czy w tym roku również nauczyciele mogą się obawiać o swoje miejsca pracy, czy będzie raczej spokojniej? Ja myślę, że czasy są takie, że nigdy nie można być spokojnym, nie strasząc nikogo. My nie zakładamy w tym roku żadnych wielkich redukcji, jak to było w latach poprzednich, bo ta kumulacja w latach poprzednich, a szczególnie w ubiegłym roku, wynikała stąd, że przez lata nie reformowano wrocławskiej oświaty, nie dostosowywano do wskaźników demograficznych. Myśmy w tym roku zrobili dwie rzeczy. Pierwsza to powołałem zespół taki interdyscyplinarny w dużym sensie, który opracował nam strategię. To jest zespół, który składał się pod kierunkiem pani wiceprezydent Wandy Muszalik, ale składał się z urzędników zajmujących się oświatą, administracją oświatową, przedstawicieli związków zawodowych i oczywiście dyrektorów poszczególnych typów placówek. Ten zespół opracował pewne kryteria, które będą decydowały o kształcie na przyszłe lata. Na pewno to będzie podchodzić trzeba elastycznie i co roku to modernizować, ale tam określiliśmy w drodze kompromisu wielkość oddziałów klasowych dla poszczególnych typów szkół. Czyli teraz dyrektorzy będą reagować po prostu na bieżąco na pewno? Zdecydowanie tak. Natomiast i to skąd mówię, że nigdy nie można być spokojny, nie wiadomo, która szkoła ile nabierze uczniów. Czy nabierze do pełnej planowanej ilości klas. Jeżeli nabierze, no to wszyscy pozostają. Jeżeli nie zgłosi się taka liczba uczniów, a dziś już mamy przesłanki, że jedna szkoła nie nabierze nic. To znaczy, no nie będę w tej chwili jeszcze starszył, bo trwają, potem będzie, że powiedziałem, która i ci, co mieli przyjść, nie przyszli. Tak, tak. Chociaż wydaje mi się, że bardzo, bardzo iluzoryczna jest możliwość naboru do tej szkoły i to się okaże wówczas, że to będzie jeszcze rok, góra dwa i szkoła wygaśnie samoistnie. Po prostu nie ma młodzieży. Więc z tego tytułu niszu demograficznego nauczyciele mają prawo bać się, no bo przecież trudno, żeby zostali nauczyciele, jak nie ma klas. I to jest czynnik, który jest od nas niezależny. Natomiast oczywiście
coraz lepiej nauczyciele realizują dyscyplinę budżetową, dyrektorzy, przepraszam, to też nauczyciele, dyscyplinę budżetową. Jak zapewne Pani pamięta, w ubiegłym roku do subwencji dołożyłem 30% z budżetu miasta i w takim wskaźniku mieli się pomieścić dyrektorzy placówek finansowych. To nie wyszło do końca dobrze, bo kilka placówek przekroczyło to 30%. Ja oczywiście traktując, że pierwszy rok jest takim właśnie doświadczalnym dla wszystkich, dołożyłem jeszcze kilka milionów złotych do tego, ale w tym roku już bardziej rygorystycznie to będę egzekwował. Natomiast powiem tak, ale były szkoły, które zmieściły się w 100% subwencji oświatowej. To prawda nieliczne. A były takie, że się w 130, mimo że dołożyłem 30%, nie zmieściły. Co świadczy o tym, że są możliwości, natomiast dyrektorzy nie zawsze korzystają z tego, że w czasie studiów podyplomowych zarządzania oświatą mieli zajęcia z ekonomii. Myślę, że będą zmuszeni, życie ich zmusi, już zmusza do sięgnięcia do tego, czego się kiedyś uczyli i przygotowywali. I to wtedy będzie dawało i większą stabilizację placówkom oświatowym i lepszy komfort nam wszystkim. Tym bardziej, że jak jest w tej chwili budżetowanie placówek oświatowych, to w razie przekroczenia dyscypliny budżetowej dyrektor dzieli na dyscyplinę budżetową, a nie prezydent. Jak nie było, to szkoła zawiniła, a prezydenta ciągnęła. Musiał i tak dołożyć prezydent. Tak jest. No więc myślę, że skoro mamy w obowiązku i ja, i dyrektorzy wszystkich placówek, nie tylko oświatowych, dbanie o finanse placówki, więc za to bierzemy pieniądze, a więc powinniśmy to pielęgnować, rozliczać się z tego i pilotować tak jak zasady ekonomii i rachunkowości wskazują. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Moim Państwa gościem był prezydent Wrocławka Andrzej Paul. We'll be right back.